We read from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 22, Fourth Order of Life or something? Text 43. Czytamy z czwartej pieśni Srimad Bhagavatam, stworzenie czwartego porządku, rozdział 22, spotkanie w Rytu Maharaży z czterema kumarami, tekst 43. Translation of purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My dear Brahman, you have carried out the order thoroughly because you are also as compassionate as the Lord. It is my duty, therefore, to offer you something. But all I possess are but remnants of food taken by great saintly persons. What shall I give? Drogi Brahminie, sumiennie wykonałeś polecenie, gdyż jesteś tak pełen współczucia jak Pan. Dlatego moim obowiązkiem jest ofiarowanie Ci czegoś, ale posiadam jedynie pozostałości pożywienia wielkich świętych osób. Cóż więc mogę Ci dać? So this is Maharaj, Prithu Maharaj speaking. To mówi Prithu Maharaj. Yes. Speaking to Brik. To one of the Kumaras, son of. Oh, yes. The word Saru Chistitam, Chistam is significant in this verse. Prithu Maharaj got his kingdom from great saintly persons like Bhrigu and others, just as one gets remnants of food. After the death of King Venu, the whole world was bereft of a popular ruler. Just got there. W wersecie tym znaczące jest słowo Saru Chistam. Prithu Maharaj otrzymał swe królestwo od wielkich świętych osób, jak Bhrigu i innych, tak jak otrzymuje się resztki pożywienia. Po śmierci króla Venu cały świat był pozbawiony władcy, który panowałby nad ogółem ludzi. Okay, so one important point. Prithu Maharaj is very humble. He's not claiming that he won the kingdom, but it was just given to him, like one gets remnants of food. Prithu Maharaj jest bardzo pokorny i nie stwierdza tutaj, że tak zdobył królestwo. On otrzymał je od świętych osób, takie resztki pożywienia. So that's how we should think. We acquire something, we should understand it's by the mercy of the Lord, mercy of the devotees. Więc tak powinniśmy myśleć, że jeśli coś otrzymujemy, jest to dzięki łasce Pana i wielbicieli. Otherwise, this I and mine will carry us away. W przeciwnym razie koncepcja ja i moje odciągnie nas. Thinking that we're the doer. Jeśli będziemy myśleć, że jesteśmy sprawcami czynności. There were so many catastrophes occurring that the great saintly persons, headed by Bhrigu, created the body of King Prithu out of the body of his dead father, King Venu. Since King Prithu was thus offered the kingdom by the virtue of the mercy of the great saintly persons, he did not want to divide his kingdom among saints like the Kumaras. When a father is eating food, he may out of compassion offer the remnants of his food to his son. Although such food may be already chewed by the father, it cannot be offered to the father again. Występowało tak wiele katastrof, że wielkie święte osoby na czele z Bhrigu stworzyły ciało króla Prithu z ciała jego martwego ojca, króla Venu. Ponieważ król Prithu otrzymał królestwo w ten sposób dzięki łasce wielkich świętych osób, więc nie chciał dzielić swego królestwa między świętych, takich jak Kumarowie. Gdy ojciec je, to może z powodu współczucia ofiarować resztki swego pożywienia synowi. Mimo iż pożywienie to było już żute przez ojca, to nie można mu z powrotem go ofiarować. Prithu Maharaj's position was something like that. Whatever he possessed, he had already been chewed, and therefore he could not offer it to the Kumaras. Indirectly, however, he offered everything he possessed to the Kumaras, and consequently they utilized his possessions in whatever way they liked. The next verse clarifies that. Prithu Maharaj był tego rodzaju sytuacji. Cokolwiek posiadał, było już przeżute i dlatego nie mógł ofiarować tego Kumarom. Jednak pośrednio ofiarował Kumarom wszystko, co posiadał i wskutek tego używali oni jego własności zgodnie ze swoją wolą. Temat ten wyjaśni następny werset. So as a Kshatriya, Prithu Maharaj is supposed to give charity. Tak więc jako Kshatriya, Prithu Maharaj powinien rozdawać jałmużnę. The quality of the Kshatriya is very generous. Jest to cechą Kshatriya, że jest bardzo karny.
But here it's a little different because he's thinking, this is not my property. Ale tutaj jest to inna sytuacja, ponieważ on uważa, że to nie jest jego własnością. I Prabhupada mówi, że to będzie wyjaśnione w następnym wersecie i przeczytamy ten werset. Prana dharasita brahman grihas chasa parichadaha rajyam balam mahi kosha iti sarvam iveritam. Translation. The king continued, therefore, my dear Brahmins, my life, wife, children, home, furniture, and household paraphernalia, my kingdom, strength, land, and especially my treasury, are all offered unto you. Król mówi dalej, dlatego, moi drodzy Bramini, ofiarowuję wam wszystko, moje życie, żonę, dzieci, dom, meble i przedmioty do nowego użytku, moje królestwo, siłę, przybyłę, a szczególnie mój skarbiec. I don't remember reading this before, but I'm a little bewildered because the kshatriya is not supposed to offer his wife. Ja nie pamiętam, żebym czytał to wcześniej, ale jestem troszkę oszołomiony, ponieważ nie spodziewałem się, że kshatriya musi też ofiarować swoją żonę. Zobaczmy, co to jest napisane w znaczeniu. Report. In some readings the word dada is not used, but the word used is raya, which means well. The Daya, what is this translated? Daya. Word for word, or wife. So here Prabhupada's explained, coming to that point. Daya means wife, but in some chance, but the word used is Raya, which means well. So, in India there are still wealthy persons who are recognized by the state as Raya. A great devotee of Lord Chaitanya was called Ramananda Raya, because he was the governor of Madras and very rich. There are still many householders of the title of Raya. Raya Bahadur, Raya Choduri, and so on. The Dara, a wife, is not permitted to be offered to the Brahmins. That's what I was thinking. Everything is offered to worthy persons who are able to accept charity, but nowhere is it found that one offers his wife. Therefore, in this case, the word Raya is more accurate than Darya. Also, since Ritu Maharaj offered everything to the Kumaras, the word kosha, treasury, need not be separately mentioned. Kings and emperors used to keep a private treasury, which was known as the Ratnabandha. The Ratnabandha was a special treasury room which contained special jewels such as bangles, necklaces, and so on, which were presented to the king by the citizens. This jewelry was kept separate from the regular treasury house, where all the collected revenues were kept. Thus, Pitu Maharaj offered his stock of private jewelry to the lotus feet of the Kumaras. It was already been admitted that all the king's property belonged to the Brahmins, and that Pitu Maharaj was simply using it for the welfare of the state. If it were actually the property of the Brahmins, how could it be offered again to them? In this regard, Sri Pachira Swami has explained that this offering is just like the servant's offering of food to his master. The food already belongs to the master, for the master has purchased it. But the servant, by preparing food, makes it acceptable to the master, and thus offers it to him. In this way, everything belongs to Pitu Maharaj, who was offered. In this way, everything belonging to Pitu Maharaj was offered to the Kumaras. Znaczenie. W niektórych wersjach nie używa się słowa dara, co oznacza żonę, ale użyte jest tam słowo raja, znaczące bogactwo. W Indiach nadal są bogate osoby, uznawane przez rząd za raja. Pewien wielki bhakta pana, Chaitanya Mahaprabhu, nazywał się Ramananda Raya, ponieważ był on gubernatorem Madrasu i był bardzo bogaty. Jest jeszcze nadal wielu bogaczy, mających tytuł raja, Raja Bahadur, Raja Chanduri i tak dalej. Nie wolno ofiarować braminom dara, czyli swojej żony. Wszystko ofiarowuje się wartym tego osobom, które są w stanie przyjąć jałmużnę. Ale nigdzie nie spotykamy się z tym, aby ktoś ofiarowywał swoją żonę. Dlatego w tym przypadku wersja raja jest bardziej odpowiednia niż dara. Ponieważ Pritu Maharaj ofiarował Kumarom wszystko, co miał, więc nie było potrzeby oddzielnego wspominania słowa kosia, skarbiec.
Królowie i cesarzowie mieli zazwyczaj prywatny skarbiec, znany jako Ratna Banda. Ratna Banda była to specjalna komnata na skarby, w której były specjalne kosztowności, takie jak bransoletki, naszyjniki itd., które mieszkańcy ofiarowali królowi. Takie kosztowności trzymane były w innym miejscu niż skarbiec, w którym trzymano wszystkie zebrane dochody państwowe. Tak więc Prithu Maharaj ofiarował zasób swych prywatnych kosztowności lotosowym stopom Kumarów. Jak już wspomniano, całe bogactwo króla należało do Brahminów, a Prithu Maharaj po prostu wykorzystywał je do dobra państwa. Jeśli należało one do Brahminów, to jak mogłoby ponownie im być ofiarowane? W związku z tym Śrīdhara Swāmī wyjaśnił, że to ofiarowanie jest jak ofiarowanie Panu pożywienia przez sługę. Pożywienie to już należy do Pana, gdyż Pan je kupił, ale sługa przygotowuje pożywienie i czyni je zdatnym do spożycia przez Pana i wówczas ofiarowuje je Panu. Wszystko, co należało do Prithu Maharaja, zostało ofiarowane Kumarom w ten właśnie sposób. Okay, any questions on the verse or purport? Czy są może jakieś pytania co do wersetu czy znaczenia? Tomorrow's verse is also discussing this, so maybe we can speak about it then. Jutrzejszy werset też mówi na ten temat, więc będziemy mogli po więcej powiedzieć jutro. But maybe because it's Sri Prabhupada's disappearance day, I can speak something about those last days I was there in Vrindavan. Ale ponieważ dzisiaj jest dzień odejścia Śrīla Prabhupada, mogę opowiedzieć o tych ostatnich dniach, kiedy byłem ze Śrīla Prabhupada w Vrindavan. Of course, Prabhupada had been ill since like March of 77. Prabhupada chorował od marca 77 roku. February or March. During the Gorkhpanim festival, he became afflicted with some problem. Od Gorkhpanim 77 roku miał pewien problem ze zdrowiem. And he didn't come out from his room. Nie wychodził z pokoju. He was always coming and giving class. Chociaż zawsze dawał wykład. So then, of course, he was still doing translation and going and traveling something in India. Dalej robił tłumaczenia książek i podróżował po Indiach. And in May, he went to Haridwar and Rishikesh because the climate was better. It was too hot in Bombay. I w maju udał się do Rishikesh i Haridwar, ponieważ tam klimat był lepszy niż w Bombay. And I was there also when he was there. Ja również tam byłem z nim. I forgot I can write about that experience also. Zapomniałem napisać o tym przeżyciu również. So then, in Rishikesh, again he was feeling worse. There was some more problem. W Rishikesh Prabhupad odczuwał też pogorszenie się stanu zdrowia. Był ponownie jakiś problem. And so from there he went to Vrindavan with the idea he was going to leave his body in Vrindavan. I stamtąd udał się do Vrindavan i tak miał zamiar pozostawić ciało w Vrindavan. Opuścić ciało w Vrindavan. And then soon after that all the leading devotees were called to come to be with Prabhupada. Wkrótce potem zostali zaproszeni wszyscy główni uczniowie. I think they had been called earlier too, in June or July, but again, many of them came. Prabhupada wanted everybody, actually he wrote a letter that all my disciples should come. Prabhupada napisał taki list, że chciałby, żeby wszyscy jego uczniowie przybyli do niego. Już to wcześniej miało miejsce w czerwcu czy lipcu. But again, the time is passing, he still was not feeling good, but he was... His consciousness was very good.
Czas upływał i Prabhupada nie czuł się zbyt dobrze, ale jego świadomość była bardzo dobra. So he decided he wanted to go to London. I wtedy zdecydował, że chce udać się do Londynu. And then on further to America, Giridhari, to teach us how to do Vanashram Dharma. I później również do Gitanagar i chciał udać się do Stanów Zjednoczonych, tak żeby uczyć nas Varnashrama Dharma. To live off the land. Żeby żyć na ziemi. So Giridhari, we had a big farm, Prabhupada had been there, so he was going to go there. W Gitanagari było duże gospodarstwo rolne i Prabhupada chciał się tam udać. But again his condition got worse and then from London he came back to Vrindavan. Ale jego stan się pogorszył i z Londynu przybył z powrotem do Vrindavan. I don't know the exact timing, but it must have been in early October or something, he came back to Vrindavan. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był moment, ale to było prawdopodobnie wczesny październik, kiedy wrócił do Vrindavan. So he was there for a month or so, a month and a half before he left his body. I był tam przez około półtora miesiąca i opuścił ciało. And then the program was Prabhupada wasn't chanting japa because of his, you know, he didn't have the strength to do that, but he arranged that we had kirtan going in his room all the time. Prabhupada intonował japa ze względu na to, że nie miał na to siły, ale poprosił, żeby bez przerwy był kirtan w jego pokoju 24 godziny na dobę. And we used a small kirtan, cartels, small little cartels, no madanga. Używaliśmy malutkich kartali bez wydangi. And we kind of sat in the back of the room. I siedzieliśmy w tyle pokoju. And we did it in shifts. All night was going. I robiliśmy to na zmianę przez całą noc. Kirtan was always going, except that Prabhupada wanted to speak. Kirtan miał zawsze miejsce, z wyjątkiem tych momentów, kiedy Prabhupada chciał coś powiedzieć. But it was soft and sweet kirtan. Był tak taki łagodny, słodki kirtan. And then I personally can remember near the last days, I started to get a cold like this, and I thought, I can't go in Prabhupada's room. You know, it was like my nose is running. Ja w tym czasie złapałem przeziębienie i pomyślałem, że nie mogę w tym stanie iść do pokoju Prabhupada, po prostu leciało mi z nosa i tak dalej. So he said, I didn't go for a few days because of that. I z powodu tego nie było mnie tam przez kilka dni. So when I came back, again I was singing with others. I ja wróciłem i również śpiewałem tak jak inni faktory. The Prabhupada recognized my voice and he said, oh, you are here. Prabhupada rozpoznał mój głos i powiedział, o, jesteś tutaj. I was thinking, where else am I going to go? Ja tak myślałem, to gdzie indziej mógłbym się udać. But then he started in a very humble way, like a Mahabhagavan, he started speaking, that he was simply a disturbance to us. I wtedy on zaczął mówić w taki sposób bardzo pokorny w nastroju Mahabhagavata, że on po prostu niepokoił nas wszystkich. Of course I didn't know what he was, how I could respond to that. Ja nie miałem pojęcia, jak odpowiedzieć na to. I'm simply causing trouble, you young boys should be out preaching, but you have to stay with me, something like that. Że ja tutaj powoduję kłopoty wam młodym chłopcom, wy powinniście tam być na zewnątrz i nauczać. And then he told me, call the others, call the leaders. I wtedy powiedział, zawołaj wszystkich liderów. So everybody came. Wszyscy przyszli. But many of the leaders weren't there, they had gone back to their zone. Wielu liderów tam nie było już, oni wrócili do swoich stref. I remember I was sitting in Prabhupada's room and some of them, two or three of the leaders, Bhagavan was a prominent leader, they came in to tell Prabhupada that they were leaving. Ja pamiętam, siedziałem w pokoju Prabhupada i dwóch czy trzech takich głównych liderów przyszło. So I was, of course, Prabhupada, tam był Bhagavan i powiedzieli, że wyjeżdżają. I was looking at Prabhupada, you know, I was close to him, I was looking at his face. I ja tam patrzyłem wtedy na Prabhupada, patrzyłem na jego twarz. And I saw his first reaction that he wasn't happy that they were leaving. I ja widziałem, że jego pierwszą reakcją było to, że nie był szczęśliwy, że wyjeżdżają.
But the plea was, you know, Prabhupada, we're going back, we're preaching, we have to keep the center going like that. Ale idea była taka, że my wyjeżdżamy, będziemy nauczać w swoich centrach i tak dalej. But so Prabhupada didn't check them. I Prabhupada nie powstrzymał tego. So then many of them had gone back. I wielu z nich wyjechało wtedy. But then there were some ladies there, of course. Then we called, I called them, and Prabhupada must have talked to everybody. I there were other. Yeah, in other words, Tamal. Tam byli też inni wielbiciele, jak Tamal Krishna Maharaj, i on Prabhupada zawołał, żeby oni przybyli. That's something I should mention also. When Prabhupada came back from Gita, from London, he, in front of everybody, he said, I want to thank very much Tamal Krishna Maharaj for bringing me and bringing me back. I też zapomniałem to wspomnieć o tym, że po tym powrocie z Londynu Prabhupada podziękował Tamala Krishna Maharajowi za to, że zaaranżował podróż do Londynu i z powrotem. It's true, he was doing wonderful service. I to prawda, że on wykonał wspaniałą służbę. And it was difficult because generally Prabhupada said I'm 80% lenient, but in those last days he wasn't like 50%. He was correcting very quickly. Prabhupada zwykle mówił, że on jest tak pobłażliwy w 80%, ale w tych ostatnich dniach może to było 50% tej pobłażliwości tylko i bardzo szybko wszystkich korygował. No, it was a difficult service he was performing and I remember thinking, well, I couldn't do this. I to była trudna służba, którą wykonał. I ja myślałem wtedy, że ja bym nie był w stanie tego zrobić. So anyway, all the devotees came into Prabhupada's room and he said, I want to go on Prikram. I wtedy wszyscy wielbiciele byli w pokoju i Prabhupada powiedział, chcę udać się na Parikram. It was the same time, you know, the Govardhan Puja. To było w czasie Govardhana Puja. And he said, we'll go around Govardhan Hill on a bullock's car. Udamy się wokół Govardhana na wozach ciągnionych przez woły. So we were thinking, Prabhupada, you know, we're on a bullock's car, it's cold now, in the middle of November. Myśmy się zastanawiali, jak Prabhupada może tam podróżować. To było środek listopada, jest zimno na zewnątrz. So, that sentiment was expressed by me and by Bhakti Chuli Maharaj and Tamal. They weren't happy that Prabhupada was talking about going on a bullock. Myśmy wyrazili tę obawę, ja i Bhakti Chuli Maharaj. I byliśmy tak przekonani, że Śrila Prabhupada powinien jechać na tę parikram. Prabhupada, your body is so delicate. When we move you a little bit, there's so much problem. You're going to be on a bullock's car, you're going to be going bouncing. How will it be possible? Mówiliśmy, że Prabhupada, twoje ciało jest tak delikatne teraz, jeżeli będziemy ciebie przenosić, to będzie po prostu niewygodne i tam w czasie jazdy na tym wozie będzie trzęsło wszystkim. But Prabhupada was serious and so Lokanath was deputed to go to Mathura, I guess, and get a bullock's car. The bull. Ale Prabhupada nalegał i to był Lokanath Maharaj, który został poproszony o to, żeby załatwił ten wóz z wołami. And asked me to go with him. Lokanath Maharaj poprosił mnie, żeby udał się z nim. So we went and we got a bullock's car. No, udaliśmy się tam i sprowadziliśmy ten wóz z wołami. But I remember thinking, I don't think I spoke. I said, Prabhupada, now it's so cold at night. Where will you stay? I teraz, tak ja powiedziałem, że Prabhupada, ale przecież tam jest bardzo zimno w nocy. Gdzie będziesz mieszkał? Prabhupada said, we can stay under a tree. Prabhupada powiedział, możemy mieszkać pod drzewem. Under a tree, it's not going to be warm. I didn't say that, but that's what I was thinking. I pomyślałem, no ale przecież pod drzewem nie będzie ciepło. So he was determined he wanted to go. On był zdeterminowany, że chce się tam udać. So the bullock's car was brought, and then that night I was also in Prabhupada's room, and this one, Prabhupada's godbrother, Krishnadas Babaji.
He was sitting on Prabhupada's bed. I to Prabhupada był zdeterminowany, był sprowadzony ten wóz i wtedy wieczorem jeden z braci duchowych Śrila Prabhupada, Krishnadas Babaji, siedział na jego łóżku. And actually he was amazed that Prabhupada's consciousness was so clear. I on był zdumiony, że świadomość Prabhupada była tak jasna. And Prabhupada saw that he was amazed and he pointed it out for our benefit. I on Prabhupada zauważył to zaskoczenie tego brata duchowego i tak wskazał na to dla naszej korzyści. In other words, most people when they're at that end of their life in that condition, they go into a coma or something and become unconscious. W większości przypadków his consciousness was very clear. W większości przypadków ludzie w tym stanie, pod koniec życia, oni wchodzą w taki stan koma, nieświadomości, ale Prabhupada był zupełnie inny. And then that was the scene. Krishnadas Babaji and myself and a few others sitting on the floor. And then suddenly into Prabhupada's room, Bhavananda and Bhakti Shri Maharaj came. Taka była scena, że myśmy siedzieli na podłodze, tam był Krishnadas Babaji i w tym czasie weszli Bhavananda i Bhakti Shri Maharaj. Yeah. So there were three of them who were the most intimately taking care of Prabhupada's body. Tam były trzy osoby, które najbardziej troszczyły się wtedy bezpośrednio o Śrila Prabhupada. Bhakti Shri used to give the medicine and like that, and Bhavananda was there and Tamar. Those three were always serving Prabhupada. Bhakti Shri Maharaj dawał lekarstwa, Bhavananda i Tamar Krishna Maharaj zawsze opiekowali się Śrila Prabhupada w tym czasie. So the two of them came in, Bhakti Shri and Bhavananda, and they said, Śrila Prabhupada, Tamar Krishna is very upset. I oni dwaj weszli, Bhakti Shri Maharaj i Bhavananda, i powiedzieli, że Tamar Krishna Maharaj jest bardzo zaniepokojony. He's very unhappy that you're going to go on the bullock's cart, and he thinks it's the wrong thing. Jest bardzo nieszczęśliwy, że chcesz udać się na tą podróż wozem z wołami. Then Baba became thoughtful, and I mean he was always thoughtful, but he spoke in a sober way. He said, "I did not want that to cause this, descent, anxiety." Yeah. I Prabhupada tak łagodnie powiedział po zastanowieniu, że nie chciałem, żeby to spowodowało taki niepokój. Then he turned to Babaji and he said, "See how much they love me." Wtedy zwrócił się do Babaji'ego i powiedział, zobacz, jak oni mnie kochają. Just as an aside, these are the same three who some are accused of that they poisoned Prabhupada. I to tak przy okazji mogę wspomnieć, że to są te trzy osoby, które zostały oskarżone o to, że zatruły Prabhupada. But here Prabhupada was saying to his godmother, just see how much they love me. Ale tutaj Prabhupada osobiście mówił do swojego brata duchowego, żeby spojrzał, jak oni bardzo go kochają. So there's no question of them poisoning Prabhupada. Więc nie ma kwestii, żeby oni zatruwali Śrila Prabhupada. So anyway, not to get sidetracked, so then that was settled that he wouldn't go on the bullock's cart. Więc ostatecznie to zostało ustalone, że nie uda się na tą podróż tym wozem z wołami. I was happy that he wasn't going. Ja również byłem zadowolony z tego, że to się... But some of them thought, oh, why is Tamal interfering? He probably wants to go, he should be allowed to go. Ale niektórzy tak przeciwstawiali się temu, że dlaczego Tamal się przeciwstawia tutaj. Jeżeli Prabhupad chce, to powinniśmy mu na to pozwolić. But anyway, he didn't go. Znaczy inaczej, nie udał się tam. And then that was the, so what day is it today? Dzisiaj mamy jaki dzień miesiąca? The 7th or something? So I don't remember exactly the calendar, but it was soon after that they probably left. Nie pamiętam dokładnie tej daty kalendarzowej, ale nieco potem Prabhupada odszedł. Just a couple of days. To było kilka dni. And then Prabhupada left his body. Prabhupada opuścił ciało. So what happened, the morning, when Prabhupada, the morning, what was it, he left on the 14th or 7th? Prabhupada, kiedy opuścił ciało? What day is it, probably? 14th? Probably not.
I mean, there was a, I think it was November 14. Myślę, że to było 14 listopada. I think it was 14. In the evening, yeah. Wieczorem. What did you say? I said that it was 14th November. 14th, thank you. That's what I remember. Tak to pamiętam. So, 14th November. 14 listopada. So we were working in shifts. I, that was part of my service. We, you know, being in, singing for Prabhupada in those shifts. Tam zmieniali się, na kilka zmian było. Śpiewaliśmy dla Śrila Prabhupada. So this morning, the 14th morning, I woke up, I couldn't sleep. 14 rano obudziłem się i nie mogłem spać. So I went to Prabhupada's room. Udałem się do pokoju Prabhupada. And Giriraj Swami was also just coming. I Giriraj Swami również wchodził w tym momencie do pokoju. So I knew it wasn't his time to chant and it wasn't my time to chant, so I asked him, why you came? I ja wiedziałem, że to nie była moja zmiana do śpiewania, czy też nie, on też nie miał śpiewać, więc dlaczego on przyszedł? He said, I don't know exactly, but I just feel impressed to come. I feel like Krishna's telling me I should come. He said this? Or you? He said. Ja on powiedział, że ja nie wiem dlaczego, ale po prostu Krishna mnie zainspirował, żeby przyjść do pokoju Prabhupada. And I felt the same way. I don't know, I didn't have any business in Prabhupada's room at that time. Bo ja również nie miałem żadnej sprawy w pokoju Prabhupada w tym czasie do załatwienia. Then we came in and we saw that Prabhupada was in an altered state of consciousness. I wtedy przyszliśmy i zobaczyliśmy, że Prabhupada był, miał zmienny stan świadomości. That was the morning of the 14th. He was... To było rano 14. His consciousness was, well, he was making a sound like, oh, something like that. Prabhupada wydawał taki dźwięk tego typu. So the doctor was there and we were asking the doctor, what is that sound that Prabhupada is making? I tam był też lekarz i zapytaliśmy go, dlaczego Prabhupada w ten sposób wydaje dźwięk. So the doctor was a devotee, he said, that sound is an is a sign of ecstasy. That the soul is meeting the super soul. Ten lekarz powiedział, że to jest. Prabhupada is, you know, an ecstatic symptom. Ten lekarz też był zdziwiony, powiedział, że to jest dźwięk, który wskazuje na to, że Prabhupada jest w ekstazie i kiedy dusza spotyka duszę najwyższą, to wtedy. So on that last day he wasn't cogent. In other words, he couldn't speak to him. Nie można było już z nim nawiązać kontaktu, czy rozmawiać. Then he left in the evening. I odszedł wieczorem. Then of course the next day it was evening and so the just trying to remember. Because we didn't, we put him in the samadhi the next day. Następnego dnia umieściliśmy Prabhupada w samadhi. So that day, the next morning, we took Prabhupada's body. In the evening, his body was still in his room. Then the next day, we took his body on plank with him throughout Vrindavan. Prabhupada was, after he left his body, he was one day in his room. Yeah, that night, I don't really exactly remember, they changed the cloth and I wasn't part of that, but I think they may bathe Prabhupada. I wiem, że wieczorem zmieniono ubranie Śrila Prabhupada i wykąpano go. So then the next morning, następnego ranka, around 7 or 8 o'clock, we took Prabhupada's body, kind of tied to a palanquin, being carried by 4 men, and throughout all to visit all the different primary temples in Vrindavan. Przywieźliśmy ciało Śrila Prabhupada na palanki i umocowaliśmy je i poszliśmy z 4 osoby niosły ten palanki i poszliśmy z Prabhupadem na taki parikram do głównych świątyń na Vrindavan. So people were coming out from the temple, they had heard Prabhupada left his body, and of course Prabhupada was well known. And they were coming out offering obeisances, offering respects as we took Prabhupada's body. I tam osoby wychodziły z tych świątyń i oczywiście Prabhupada był bardzo dobrze znany.
Wielbiciele tam wychodzili ze świątyń, kłaniali się i ofiarowali wyrazy szacunku prawopadzie. But I remember thinking, they're offering kind of formal respect, but they don't understand. Ja tak myślałem, oni oferują taki oficjalny szacunek, ale nie rozumieją pozycji Prabhupada. I think now they understand better. Myślę, że teraz bardziej to rozumieją. Because what change Prabhupada made in Vrindavan. Ze względu na te zmiany, które Prabhupada spowodował w Vrindavan. It's like completely different because of Prabhupada. Wszystko się zupełnie zmieniło poprzez Prabhupada. I haven't been there recently, but I hear that it's really like a, so many temples, so many quarters and temples. Ja ostatnio tam nie byłem, ale słyszałem o tym, że tak wiele jest tam budowanych świątyń, czy też. So then we came back, and then where Prabhupada Samadhi is now, there was, you know, the hole was there, and Prabhupada's body was lowered into it, and then the salt was put over the hole of his body. I tam w tym miejscu, gdzie w tej chwili jest samadhi, to otwór w ziemi i Prabhupada został tam umieszczony i otoczony solą. Okay, anything else? Czy coś jeszcze? So, at that time, Prabhupada suggested that devotees should take advice from Narayan Maharaj. How to take care of the his body or something. Oh, you mean how to? But that was Tamal was involved with it. I don't know exactly. Ja zapytałem o to, czy w tym czasie wielbiciele pytali Narayana Maharaja, jak zająć się ciałem Śrila Prabhupada. Maharaj odpowiedział, że to tym zajmował się Tamal Krishna Maharaj. Ja nie byłem w to zaangażowany. Unfortunately, Tamal and Bhakti Shri are not here, but I'm sure they've recorded it. They did those kind of details. No i niestety ich już nie ma z nami, ale Tamal Krishna Maharaj i Bhakti Shri Maharaj, oni na pewno gdzieś umieścili informacje na ten temat. I don't remember more about it. Nie, nie wiem nic więcej na ten temat. Anyone else? Ktoś jeszcze? So we're fasting and so on. Shri Bhagavatam ki. Shri Prabhupada ki. Guru Maharaj, your danda is there behind the curtain. Oh, you hit it. Thank you. Jai. Jai.